Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do modów. Omawiamy tym razem Forestry. Jak pamiętacie, w pierwszym i drugim odcinku pokazałem Wam dokładnie wszystkie farmy. Pokazałem Wam również system, który daje nam alternatywę do paliwa, czyli możemy uzyskać biopaliwo, czyli biofuel. To jest dokładnie tutaj ta pomarańczowa ciecz. Tutaj mamy biomasę, czyli zieloną ciecz i ją zamieniamy dzięki steelowi w biopaliwo, czyli w pomarańczową ciecz. Dzisiaj zajmiemy się kolejnymi rzeczami, kolejnymi maszynami, urządzeniami, które pomogą nam, czy pomogą zrozumieć całkowicie mod Forestry. Ja w drugim odcinku bodajże zapomniałem Wam powiedzieć o dwóch... Nie, o jednej rzeczy Wam zapomniałem powiedzieć. I jedną rzecz chciałbym Wam również pokazać, żeby gdyby uzupełnić poprzednie odcinki. Pierwszą rzeczą to jest, że zapomniałem Wam powiedzieć o trzecim silniku, czyli trzeci rodzaj silnika. Jest to Pit-Fired Engine. Jak pamiętacie, wcześniej stworzyliśmy farmę, która daje nam pit. To jest właśnie ta farma, ta czarna. I dzięki właśnie tym surowcom możemy, gdyby włożyć te surowce tutaj do tego naszego silnika Pit-Fired Engine w to miejsce i zasilać właśnie tym silnikiem kolejne urządzenia, jak na przykład steel, no nie wiem, jakiekolwiek, które sobie zażyczycie. No i z pita będzie również jak gdyby skutek uboczny aż, ale to ciężko mówić o skutku ubocznym, ponieważ ten skutek uboczny, czyli nasz produkt jak gdyby uboczny, który zostaje wyprodukowany, czy zostaje, jakby to są resztki z tego, co wcześniej zużyliśmy, potem będziemy z niego wytwarzali kolejne rzeczy, jak na przykład bituminus, pit to jest bardziej wydajny surowiec, który będzie wydajniejszy niż nasz pit. No właśnie, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą chciałem Wam pokazać dzisiaj, to jest właśnie ta farma Netherwortów. Wcześniej Wam mówiłem, że tutaj trzeba włożyć dirta. Ja Wam wpisałem wtedy w adnotacjach, czy we filmiku, że tutaj jest zły interfejs i musi być soul sand. Ja wtedy nie zdążyłem tego zobaczyć, nie zauważyłem, nie zwróciłem na to uwagi. Teraz możecie zobaczyć w całej okazałości farmę Netherwort. Tak ona wygląda, zobaczcie, tutaj możemy zasadzić na jednej farmie Netherwort. No dobra, ale przejdźmy teraz do konkretnego dzisiejszego odcinka. Jak wiecie, pamiętacie, jak wcześniej mówiłem Wam o farmie Mushroom, czyli o farmie grzybów. Jak wiecie, tutaj potrzebujemy mycelium. Mycelium jest potrzebne, żeby można było stworzyć w ogóle tą farmę. Natomiast znaleźć biom grzybowy jest bardzo trudny, bardzo, bardzo trudny, bardzo rzadko występuje na świecie. Szukanie go jest naprawdę męczące i czasochłonne. W związku z tym jest inna możliwość, żeby wytworzyć mycelium. Ja już Wam mówię dokładnie jaka. Przejdziemy może do tamtego miejsca, gdzie tworzę wszystkie maszyny, wszystkie urządzenia. Ta maszyna, którą dzisiaj, znaczy teraz Wam pokażę, to jest Monster. Dokładnie wygląda w ten sposób. Jak widzicie, jest jedna ważna rzecz. Ta maszyna działa tylko i wyłącznie albo w nocy, albo w miejscu, gdzie jest naprawdę ciemno. Jak widzicie, not dark enough, czyli niezbyt ciemno. Stworzymy ją może tutaj w jakiejś dziurze. Bardzo szybko tutaj wykopię. I teraz Wam pokażę, jak ona działa. Dobra, mamy dziurę. Weźmy jeszcze tutaj, zasłońmy w tym miejscu. Weźmy jeszcze lampkę, żebyście i wy mogli, znaczy pochodnie, żebyście i wy mogli zobaczyć wszystko, co tutaj się dzieje. I postawmy Monster. Jak wiecie, może nie wiecie, Monster potrzebuje wodę. W związku z tym musimy stworzyć jak gdyby tutaj dopływ tej wody, czyli będziemy potrzebowali teleport, water pipe i waterproof pipe golden. No i teraz możemy tutaj ustawić frequency 1, can receive true, woda napływa. Jak widzicie, tutaj w środku zaczyna gromadzić się woda tam, gdzie powinna. No i teraz jak stworzyć nasze mycelium. Wystarczy, że położymy tutaj wheat, z tej strony założymy, znaczy położymy seeds. Jak widzicie, maszyna zaczyna działać. To się zamieni jak gdyby w produkt uboczny, który będzie niepotrzebny. No a tutaj
będzie postęp, tutaj będzie postęp, jaki już został wykonany, aby wytworzyć jedną sztukę mycelium. My za chwilę do tego urządzenia wrócimy, wyłączymy tą lampkę, żeby tutaj pracowało w ciemności, a ja w tym czasie pokażę Wam kolejne maszyny. Ok, mamy teraz kolejne trzy maszyny. W sumie dwie maszyny i jedna skrzynka. Jest to apiary. Apiary jest to urządzenie, które będzie nam wytwarzało przedmioty z pszczół. Czyli znajdźmy może w naszym ekwipunku pszczoły tego samego pochodzenia. Czyli weźmy Forest Drone i Forest Princess. Włóżmy, tak, do góry zawsze kładziemy Forest Princess, na dole kładziemy zawsze Forest Drone. Czyli do góry Princess, na dole Drone. Jak widzicie, one teraz się łączą i powstaje królowa, czyli Forest Queen. Ta królowa będzie miała określoną długość życia. Jak widzicie, ten pasek z biegiem czasu będzie szedł na dół. Będzie tak szybko schodził na dół, jaką mamy tutaj pszczołę. Oczywiście zależy to wszystko od rodzaju. No i też zależy od rodzaju, jakie tutaj przedmioty te pszczoły będą nam dawały. Forest daje nam chyba honeycomb, ale tego nie jestem pewien. Zobaczycie, jak będziecie to testowali u siebie. Ważne jest to, że musi być na około chociaż jeden kwiatek. Jeden wystarczy, żeby ta maszyna zaczęła działać. Za chwilę powinno tutaj zajarzyć, że jest kwiat obok tego, połóżmy może więcej i za chwilę ta maszyna zacznie nam działać. Może połóżmy troszkę bliżej. Połóżmy czerwony jeszcze. Ale jeden powinien wystarczyć. Za chwilę tutaj wrócimy i na pewno tutaj ta maszyna będzie działała. Kolejną maszyną to jest nasze centifrucz, czyli to, co otrzymamy. Widzicie, maszyna zaczęła działać. Nie ma już tego, tutaj, że potrzebny jest kwiatek. W związku z tym wszystko w porządku. No i teraz mamy centifrucz, czyli jest to urządzenie, które będzie przerabiało jak gdyby surowiec z tej maszyny, czyli to, co wytworzy nasza pszczoła, możemy włożyć do tej maszyny, no i ta maszyna będzie nam przerabiała na kolejne produkty. Ja Wam może pokażę jeden produkt, jak to działa dokładnie. Czyli weźmy honeycomb, wrzućmy tutaj, no i ta maszyna oczywiście potrzebuje prądu. Tutaj potrzebujemy Golden Conductive Pipe i oczywiście Power Teleport Pipe. Tu jeszcze dostarczmy prądu. Włączmy na jedyneczkę. Receive, can receive true. Jak widzicie, maszyna zaczęła działać. Otrzymaliśmy Honey Drop i Beeswax. No i potem z tych przedmiotów możemy tworzyć kolejne przedmioty. W związku z tym myślę, że możemy przejść do naszego Moinstenera, zobaczyć, jak tam działa nasza praca. Ok, mamy naszego Moinstenera i zobaczcie, że wytworzyliśmy 3 sztuki mycelium, czyli bardzo, bardzo powolny proces. Najpierw nasz wheat przechodzi w moldy wheat potem przechodzi w decayed wheat. No ale dzięki temu oczywiście dostajemy mycelium, czyli produkt, na który oczekiwaliśmy. I potem ten mycelium możemy włożyć do naszej maszyny mushroom. No dobra, no i myślę, że możemy przejść do kolejnej rzeczy. No dobra, mamy nasze pszczoły, ale jak wiecie, te pszczoły możemy krzyżować z innymi pszczołami, czyli mamy forest, możemy połączyć potem z middle z kolejnym, ten kolejny z jeszcze kolejnym, no i jak gdyby chcemy wiedzieć, które z którym musimy krzyżować. W związku z tym jest pewna skrzynka, apiarist chest. No i tutaj mamy wszystko zapisane, jak widzimy mamy queens, ile mamy również princess, ile mamy drones, i mamy tutaj species, czyli ile rodzajów udało nam się wytworzyć. Czyli możemy wytwarzać w tym miejscu nasze pszczoły, krzyżować, potem je wkłaść do naszej skrzynki i wiedzieć dokładnie, co z czym będzie oddziaływać. Może ja wezmę jeszcze jedną pszczołę. Weźmy na przykład middle i włóżmy ją tutaj. Zobaczcie, że teraz widzimy, co z czym oddziałuje. Tutaj, tam gdzie mamy te znaki zapytania, tam będą właśnie co zrobić, aby otrzymać właśnie tą pszczołę middles, czyli rodzaju middle. Ok, ale jeszcze jest jedna rzecz bardzo ważna. To jest apiary pipe. Weźmy rurę stone'ową i zobaczcie, że teraz mamy tutaj kolory różne. No i kiedy klikniemy prawym przyciskiem myszy, możemy ustalić jaki kolor
gdzie co ma iść. Działa to podobnie jak Diamond, z tym, że mamy tutaj taką różnicę, że możemy ustawić. Czyli tutaj mamy przez tą, może nie tutaj, weźmy przez czerwony kolor, nie, niebieski. Czyli mamy tutaj przechodzić wszystko, czy tylko przedmioty, czy tylko pszczoły, czy tylko drone, princess, queen, bądź w ogóle nic nie ma tutaj tędy przechodzić. Na tym to polega i dzięki tym apiaries pipe możemy jak gdyby zautomatyzować rozwój naszych pszczół. Czyli możemy ustawić, że do tego apiary ma przyjść tylko i wyłącznie pszczoły rodzaju forest, do kolejnego apiary mają iść tylko i wyłącznie pszczoły rodzaju, no nie wiem, meadow i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak możemy jak gdyby bawić się naszymi pszczołami, tak żeby ustalić proces, na przykład na wytwarzanie honeycomb. Te honeycomb później ma przechodzić do naszego centifruge. Centifruge ma wytwarzać kolejne przedmioty, przesyłać do kolejnego i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie znowu kółko, tak jak tutaj robiliśmy przy wcześniejszych systemach. Kolejną maszyną, jaką wam dzisiaj pokażę, przejdźmy do naszej skrzynki, to będzie Carpenter, a także Bottler. Zacznijmy może od Carpentera. Carpenter jest to maszyna, która oczywiście potrzebuje prądu. Weźmy nasz prąd. Dostarczmy... oj, nie tak. Jedynka can receive true. Zobaczmy interfejs. Carpenter potrzebuje oczywiście wody. Również tą wodę możemy mu dostarczyć, czyli teleport. Tutaj potrzebujemy golden. Golden i zróbmy jedynkę, can receive true. Woda dochodzi do naszego Carpentera. Jak działa teraz nasz Carpenter? W tym Carpenterze możemy stworzyć jak gdyby takie deski w ten sposób. Te deski to są takie kratki, które dzięki którym będziemy mogli magazynować nasze przedmioty, czy nasze surowce. Na przykład, podajmy sobie przykład. Weźmy dirta, 64 sztuk. I teraz, kiedy ja tego dirta ułożę tutaj w takiej kolejności, to jest, tutaj ile sztuk, to jest nieważne. Widzicie, mamy created dirt. No i zaczął się tworzyć nasz created dirt. Zobaczcie, że teraz, kiedy kliknę prawym przyciskiem myszy w tym miejscu, wychodzi 9 sztuk naszego dirta. Co jest bardzo, bardzo fajne. Widzicie, 9 sztuk naszego dirta. Kliknę jeszcze raz, powinno być teraz 18. Jest dokładnie 18, czyli jak gdyby możemy zmniejszyć, czyli na przykład mamy dużo surowców w naszych skrzynkach, chcemy jak gdyby pomniejszyć, żeby można było więcej zmieścić danego surowca w tej skrzynce, w związku z tym możemy przesyłać nasz dirt w ten sposób do tego urządzenia, to urządzenie będzie przetwarzało na created dirt, czyli na taką kratę, która będzie zawierała 9 sztuk dirta i potem można przetransportować ten dirt do naszych skrzynek z powrotem, żeby zajmowało troszeczkę o wiele mniej miejsca. No i mamy kolejną maszynę, maszyna Bottler. Bottler jest to urządzenie, które będzie jak gdyby zabierało, może nie tyle zabierało, będzie tutaj, może tak, w tej kolumnie będziemy mieli biofuel, dokładnie. I to paliwo, to biopaliwo możemy jak gdyby gromadzić w naszych skrzynkach, w naszych kanistrach. Te kanistry pokazywałem wam w Industrial Craft. Może znajdę jeden kanister, bo nam się tu bardzo przyda. I wtedy wam pokażę dokładnie, jak to działa. Empty fuel can. Włóżmy empty fuel can do naszego biofuel bottler. Empty fuel can kładziemy w tym miejscu. Tutaj potrzebujemy nasze biofuel, czyli musimy znowu stworzyć ten sam system, czyli potrzebujemy, może inaczej, zróbmy tutaj, usuńmy to. Weźmy nasz silnik, najprostszy, redstone'owy, więcej nie potrzeba. Z tej strony będziemy potrzebowali dźwignię. Teraz potrzebujemy oczywiście wooden waterproof i golden. A to oczywiście już mamy. Wooden, golden i teraz nasz biofuel bottler. Włóżmy go w tym miejscu. Połóżmy, tutaj włóżmy nasze kanistry, włączmy nasze urządzenie, nasz silnik i za chwilę zobaczymy, że to paliwo będzie wysysane z tego pojemnika i będzie przesyłane do naszego biofuel bottler. Widzicie, nasza kolumna się zapełnia.
I kiedy dostarczymy prądu do tej maszyny, czyli tutaj mamy prąd, jeszcze potrzebujemy Golden Conductive Pipe. Golden oczywiście. Zrobimy Can Receive True 1 i zobaczcie, że teraz proces zaczyna działać. Fuel can, empty fuel can zamieni się w kanister, który będzie miał właśnie nasze biofuel. Czyli widzicie filled fuel can. I teraz ten filled fuel can możemy przenosić gdzie tylko chcemy, do jakiejkolwiek maszyny, gdzie oczywiście możemy to włożyć. I jeszcze mam dla Was ostatnie dwie maszyny. Pierwsza maszyna, może tutaj zróbmy mały porządek. Tego już nie będziemy potrzebowali. I teraz tak, mamy Rain Tanka i Rainmakera. Może zróbmy najpierw, zacznijmy od Rainmakera. Rainmaker jest to urządzenie, które będzie wywoływało nam deszcz. Żeby wywołać deszcz, potrzebujemy Iodine Capsule. Kiedy klikniemy prawym przyciskiem myszy na naszego Rainmakera, on zacznie pracę. Nie potrzebuje żadnego prądu, żadnej wody, niczego nie potrzebuje. Wystarczy mieć Iodine Capsule, kliknąć prawym przyciskiem myszy na Rainmakerze i on, jak widzicie, mamy taki pasek, kiedy przejdzie, znaczy dojdzie do samej góry, zacznie padać deszcz z nieba. Zobaczmy, czy tak jest. Jak widzimy, mamy nawet burzę. I teraz w związku z tym, że mamy deszcz, możemy skorzystać z pewnego urządzenia, które nazywa się Rain Tank. Mamy Rain Tanka i sposób działania tej maszyny jest prosty. Nie potrzebuje nic. Wystarczy, że pada deszcz i wtedy ten Rainwater Tank pobiera właśnie tą wodę deszczową. Ta woda deszczowa gromadzi się właśnie w tym miejscu. Kiedy włożymy nasze empty can, dostarczymy do niego oczywiście prądu, bo bez prądu nie będzie tutaj procesu, nie będzie tutaj działania tej maszyny. Potrzebujemy oczywiście teleport, power i golden conductive pipe. Zobaczcie. Włączmy jedynka can receive true i zobaczcie, że teraz woda jest jak gdyby przetransportowywana do naszego, do naszych pojemników. I zobaczcie, że pada deszcz i w tym momencie gromadzimy zapasy wody właśnie w tych pojemnikach. Bardzo fajne, bardzo użyteczne, bardzo ciekawa sprawa. Czyli możemy jak gdyby wywołać w każdym momencie deszcz, tylko po to na przykład, żeby zgromadzić dużą ilość wody właśnie w takich kapsułkach, żeby potem można było stworzyć z tego kolejne rzeczy. Jeśli chodzi o mod Forestry, to będzie już wszystko. Pokazałem Wam praktycznie wszystkie urządzenia i przedmioty. Oczywiście są również takie mniejsze przedmioty, które właśnie ułatwiają nam rozgrywkę Forestry, jak na przykład plecaki, które powiększają nasz ekwipunek. No nie wiem. Aha, właśnie. Jak zbierać w ogóle te pszczoły? Bo często napotyka się takie niebieskie czy czerwone skrzynki, w zależności od biomu. I żeby zebrać, żeby można było zniszczyć ten ul i zebrać pszczołę, potrzebujemy jedno urządzenie. Może wezmę moją książkę, otworzymy ją i napiszemy sobie skup. To jest właśnie jak gdyby takie urządzenie, które będzie zbierało nam pszczoły. Patyki do góry, na środku black wool i to jest wszystko, żeby zbierać nasze pszczoły. Mod jest naprawdę bardzo fajny, bardzo kreatywny, bardzo dobrze przemyślany. Zawiera bardzo dużo fajnych przedmiotów, urządzeń. No naprawdę osoba, która tworzyła ten mod musiała się bardzo napracować, ale wydaje mi się, że każda osoba, która tworzy czy Buildcrafta, czy Forestry, czy nie wiem, Equivalent Exchange, jakiekolwiek mody, naprawdę trzeba włożyć dużo serca, dużo pracy, żeby cokolwiek osiągnąć. Ja pokazuję kolejny raz, że kolejny mod, który Wam tutaj przedstawiam, w którym Wam pokazuję wszystkie urządzenia, wszystkie przedmioty, pokazuje właśnie nam, że jest naprawdę sporo rzeczy bardzo ciekawych, które urozmaicają nam rozgrywkę w Minecrafcie, które automatyzują nam praktycznie w 100% nasz cały system, całą produkcję, cały proces, co jest bardzo fajne. No naprawdę bardzo serdecznie Wam go polecam, mod, który naprawdę bardzo urozmaica nam rozgrywkę. Jeśli chodzi o ten odcinek, to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I cóż mogę powiedzieć, to już jest koniec tego odcinka, tak więc trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!